Temat taki trochę bardziej mechaniczny. Już wspominałem w jednym z vlogów coś na temat zaworów EGR. No i chciałem temat poruszyć raz drugi. Z czym chciałem powiedzieć, jak taki zawór zaślepić. Ja tutaj przy tym akurat silniku mam bardzo dużo rozkręcania, jeżeli chciałbym to pokazać od A do Z, a to nie jest żadna wielka filozofia i nie trzeba tutaj nic praktycznie pokazywać. Jedyne co musimy wiedzieć gdzie taki zawór EGR w aucie mamy. I tak, w ogóle może na początku powiedzmy sobie, dlaczego taki zawór zaślepiać. Auta wiadomo, te które jeżdżą w większości po naszych drogach mają nabite przebiegi. Zawór EGR służy do tego, że przez nim wraca się część spalin do komory silnika. Jest ona tam drugi raz przepalana. Co w związku z tym, że jest drugi raz przepalana, ktoś by zapytał. No prosta sprawa. W kolektorze dolotowym tworzy nam się nagar, który zwęża nam te wszystkie kanały, którymi doprowadzane jest przez turbinę powietrze pod ciśnieniem i taki silnik po czasie zaczyna nam mulić. Zawór EGR też bardzo często jest zanieczyszczony i w pewnym momencie się zacina. Jeżeli zatnie się w pozycji otwartej, spaliny będą nam leciały do silnika cały czas. No pół biedy, jeżeli zatnie się w pozycji zamkniętej. No ale to się chyba rzadko zdarza, przynajmniej ja się z takim czymś nie spotkałem. No ale do setna. Auto zaczyna mulić, zaczyna kopcić, dzieją się takie historie. No i pojedziecie do mechanika, to pewnie postawi na dzień dobry na wtryski. No niekoniecznie, zawsze warto wyczyścić taki zawór i go zaślepić. Co jest oczywiście nie polecam, bo jest nielegalne w Polsce zaślepianie zaworów EGR. Ale fakt faktem, prawdę mówiąc, w każdym aucie mam zaślepione EGR i nigdy nie miałem problemu na przeglądzie. Teraz tak, jak to zrobić? Najpierw musimy znaleźć sobie, gdzie mamy zawór EGR. W każdym aucie, w różnych silnikach może to być inne miejsce. Ja akurat tyle dobrze, że mam go na wierzchu i wezmę sobie do ręki. Ja go mam tutaj. To jest mój zawór EGR. I tak, tu idzie, tędy lecą nam spaliny. To jest chłodniczka EGR, gdzie te spaliny są schładzane. No i tam dalej idzie rurka do kolektora wydechowego. Teraz tak, jak to zrobić? Najprościej, jeśli ktoś ma na tyle talentu, może wsadzić tutaj blaszkę. Ale znanym sposobem jest zaślepianie zawodu EGR zaraz przy kolektorze wylotowym, tak? Zaraz przy kolektorze wylotowym. Tam jest taka uszczelka, można tą uszczelkę sobie ładnie wyjąć, odrysować na kawałku blaszki i ładnie sobie wyciąć. Pamiętajcie jedną rzecz. Tam są bardzo wysokie temperatury. Nigdy nie zaślepiajcie zaworu EGR za pomocą blaszki z puszki po piwie. Ja wiem, że to można wyciąć nawet nożyczkami wtedy, taką zaślepkę, ale uwierzcie mi, że przejedziecie troszkę i ta dziura z powrotem będzie wypalona. Co ja zawsze przy zaślepianiu EGR-u robię dodatkowo? Odkręcam sobie cały EGR i sobie go czyszczę. Wtedy on mi się ładnie zamyka i odpinam mu podciśnienie. Tu jest gruszka EGR-u, tu jest przewód podciśnieniowy. W moim przypadku ja tam zostawiam ten przewód u mnie, ale czasem go odpinam.
po co go odpinam? Tędy zassane jest podciśnienie tym oto przewodem i w momencie jak to podciśnienie się wytwarza, zawór EGR nam się otwiera. Można spróbować też zrobić taki myk. Ja tak zrobiłem w Mercedesie, bo był bardzo utrudniony dostęp, żeby jakkolwiek ten zawór zaślepić. Wyczyściłem zawór EGR, domknąłem go, odpiąłem mu podciśnienie. I efekt był taki sam. Spaliny nie trafiały wprost do silnika, tak? Tyle, że wtedy te wężyki też trzeba sobie zaślepić, żeby tam nam nie głupiało auto. Znaczy głupiało, nie głupiało. Ja zawsze zaślepiam, bo tak naprawdę nigdy nie sprawdzałem i nie wiem, co się by działo, gdybym tego nie zaślepił. Także tutaj nie będę już opowiadał historii niestworzonych, ale tak robię i tak jest zawsze dobrze. Co jeżeli zaślepimy EGR, dajmy na to puszką po piwie, a nie wyczyścimy zaworu EGR i go nie domkniemy szczelnie, jednocześnie nie odpinając mu podciśnienia, bardzo prawdopodobne wtedy, że efekt będzie taki, że tak, zawór mamy niedomknięty, puszka z piwa nam się zaraz przepali, spaliny będą leciały cały czas do silnika, silnik nie będzie miał tyle czystego powietrza, co powinien mieć, auto zacznie nam mulić, spadnie jego moc, zacznie kopcić i taki tego będzie efekt. Więc jak chcecie sami sobie zaślepić EGR, jak to zrobić? Zaślepiamy albo zaraz przy zaworze EGR, czyli tutaj w okolicy, zaślepiamy, jeśli jest fajne dojście, zaraz przy kolektorze wydechowym. Można też odpiąć mu podciśnienie i go domknąć. Ale co najlepiej zrobić, jak ja sobie robię, jak mam czas i lubię się pobawić? Zaślepiam przy kolektorze wydechowym, zaślepiam tutaj, jeżeli jest taka możliwość i uda mi się taką ładną blaszkę wyrzeźbić. Czyszczę EGR-a i go domykam. Podciśnienie wtedy może być zostawione, nieważne. Niech on się otwiera i zamyka jak chce. Ważne jest to, że spaliny nie będą z powrotem leciały do silnika. I to jest najważniejsze. Uważajcie, teraz jedna rzecz. Jeżeli będziecie sobie rzeźbić taką okrągłą blaszkę, bo tam przy kolektorze wydechowym, jeżeli tą blaszkę wytniecie, zrobicie dziurki na śruby, wszystko skręcicie, ta blaszka nie ma prawa wpaść do silnika. Tutaj praktycznie też nie ma prawa wpaść, bo ten zawór się tam delikatnie odchyla, ale jeżeli już coś by poszło nie tak i by wpadła, mogłaby wpaść na cylinder i narobić krop kłopotów. Więc jeżeli już chcecie, to tutaj bardzo postarajcie się, jeżeli macie taką okrągłą rurkę i to wchodzi jedno w drugie z taką opaską ściągnięte, dość ładnie to zróbcie, żeby nie narobić sobie problemów i kłopotu, tak? A tak myślę, że nie ma w tym żadnej filozofii i nie jest to nic trudnego, żeby zrobić. A nawet jeżeli nie macie z EGR-em problemu, jak sobie to zaślepicie, zobaczycie jak auto nagle odzyska moc i zacznie jechać. Polecam go fajnie przegonić, to zobaczycie, że to coś daje. Co jeszcze warto zrobić przy okazji czyszczenia EGR-a i zaślepiania go? Zawsze warto sobie zdjąć kolektor dolotowy i go wyczyścić z tego nagaru, sadzy. Tam jest naprawdę sporo mułu. Ja spróbuję znaleźć, bo teraz nie mam takich zdjęć, żeby wam wrzucić, jeżeli chodzi o moje przykłady, ale spróbuję poszukać coś w internecie i wam wrzucić, jak wygląda kolektor dolotowy z działającym EGR-em w środku. Może jak kiedyś podjedzie mi jakieś auto, żeby zaślepić mu EGR-a i będę miał na tyle czasu, żeby nagrać filmik, to pokażę wam od A do Z. Jeszcze jedna ważna rzecz, jaka powinna być średnica takiej blaszki, którą zaślepiamy, żeby ona zaraz się nie przepaliła. Zaraz wam powiem, bo mam suwmiarkę. Ja zaślepiam blaszką o grubości 3, no myślę 3,5 mm. Także
wiem z doświadczenia, że nie ma szans, żeby taką blaszkę przepaliło. Trzymajcie się, hej!